Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Beś, to jest Skończynek z gry GTA teraz w dzisiejszym odcinku. Sam nie wiem, czy już mamy wystarczającą dużą ilość terenów, czy jednak będziemy musieli dalej... Musisz przejąć więcej terenów w Los Santos. Cóż, kontynuujemy to, co robiliśmy od początku. Któryś auto chciał ukraść wcześniej? Chyba on. No dobra, próbujmy więcej terenów. Myślę, że jak spędzimy na tym cały jeden odcinek, wydaje mi się, że powinno być ok. I że to będzie... FUCK! To... było niezłe. Czyli musiałem dostać oponą. To się nazywa pech po prostu w grze. To jest skryptowane wszystko. Słyszycie skrypty. To po prostu musiał palić w moją stronę. Bliźniaczki się biją. Klony, no po prostu. Mówił klony. Dzięki powinny być po tamtej stronie ulicy. Tam gdzie jeszcze jest ta ulica. Bo oni, och, oni tak głupio występują w ogóle. Te wszystkie ludzie. O, stąd będzie ich fajnie łatwo uwalić. Sprowokowałeś wojnę gangów. Czy ty masz jakiś problem, Glino? Czy ty też masz jakiś problem, Glino? Wybuchaj, Cwelu. Czy ty też masz jakiś problem? Te policje tutaj, no, nie wiem na co tak. Przyjeżdżają znikąd, no, znaczy no, jakiś tam stan taki w ogóle jest, że no, nie dziwię się, że tutaj pełno jeździ, ale... Bez przesady, tak? Żebym przyjeżdżał, za rogiem pojawił się nowy policjant. Dobra, oko, trzeba walić pierwszo tych. Kurde, nowe tereny dla nas będą znowu. Żeby nas tylko nie wzięli w dupę Ciusza, ale tak będzie. Nie ma? No dobra. Ja nie wiem, jak oni wszyscy podbiegali, ale... Kolejny piękny teren dla nas. Wziąłem na kamizelkę i ruszam do boju dalej. Jak zginę, to tam już tam w dół coś stanie. Ogólnie. Denise. Chyba z nami zerwie. Hey Carl, it's me, Denise. What's happening? We gonna hang out or what? Yeah, for sure, baby. I'm gonna come through and pick you up. Nie. Czy ona chce iść na randkę podczas gdy trwa jakaś wielka, gigantyczna wojna w Los Santos, naprawdę? Czy to jest mądre? Czy ta kobieta jest mądra? Policja, więcej policja, balas... Akurat mam trzy naboje na trzech typach. Tam są... Czuję się tam z powrotem, jak ja tam podejdę w ogóle. Pff. What the fuck? No dobra, są. Get the fuck out! Dobra, jak duży teren będziemy mieli? O, potem przejmie się to. I to będzie mi tak, takie trochę południe Los Santos, że tak powiem. No. No, tak powiem. Dobra, ach. Goodbye. Czy to są silniejsze, bo widzę chyba, że chyba... Nie, nie, tak, sami, dobra.
Ja mam po prostu z widy, nie? Ja widzę tego jednego buga, albo chyba nie wiem, czy o nim mówiłem, czy nie. O tym głupim, że my po prostu jesteśmy wyżej, wrogowie nas nie wychwycają, ani nasi nie wiedzą, gdzie po prostu jesteśmy. Próbujmy po prostu znaleźć wejście, żeby wyżej. To jest dosyć no, w ogóle dziwne. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale tak jest chyba tylko w San Andreas. Nie wiem, czy w poprzednich częściach tak było, czy nie. Nie chcę mówić, bo się pomylę. Była druga fala? Pierwsza chyba. Teraz idzie druga. Oczywiście tamci biegną nie wiadomo gdzie, no bo czemu nie? Czemu oni w ogóle wysieli zaraz? Bo ja do nich nie strzeliłem. Czemu oni w ogóle tam biegną? Nie rozumiem też tego. Trwało już drugą falę. Oczywiście będę pokazywał to terenem przejmowania na odcinku, no pff. Oczywiście nie będę robił tego poza odcinkiem, no what the fuck. Już to jest świetne, co tutaj można robić, no kurde. Zabijanie wrogich wrogich gangów to... Najmniej oczywiście mam, nienawidzę balasów. Lagos jeszcze tak jakoś mogę przetrawić. Ale balas, nie. Zwłaszcza po tym, co się ujrzało w innej części GTA. Zobaczycie mnie na kanale, albo sami też możecie już wiecieć. Tego szacunku będziemy mieli naprawdę dużo, dużo. Nie wiem, kto tam będzie zbierał naprawdę. No, Varys z tego. Znaczy, oni niby są z nami, tak? Ale oni są skoptowani jako wrogowie. I czasami mogą do nas strzelać, co jest no, dosyć głupie, dziwne i niezrozumiałe ze strony Rockstar. Chciałbym naprawdę remake'a San Andreas w takim, powiedzmy, na silniku GTA 5. To by było coś. Bardzo malutki teren. Wyskoczyła się naprawdę bardzo śpieszyć ze względów takich, że jeśli powiedzmy nas atakują, to muszę znaleźć pojazdu i tam wracać. Nie lubię tego dosyć. Może wnoszę paru ziomków. Nie dosięgam ich. Wszystkich chcę tam wziąć. Wszyscy są ze mną? Wszyscy są ze mną, dobra. Screw you, CJ. Ale gdzie nie mogą chodzić koło tego lotniska, no? Nie wierzę w to, co widzę. Znajdź tu wroga, no. Czy jest gdzieś jakaś jeszcze ulica? No tu już nie ma nigdzie ulicy, chociaż podbiec tam do krańca i tam wyhaczyć i chyba tam tutaj wrócić, no bo no, nie widzę nikogo kompletnie, nawet samochody od nich nie przejeżdżają. Przegapię się tylko z dziewczyną, do nic będzie niezadowolona. Przeczytałem to na odwrót, nie wiem jakim cudem, ale... No never mind. Przejdźmy się na ten kawałeczek i może wyhaczymy z tamtej ulicy ich. Potem się tu wrócimy walczyć. Czy ja ich wyhaczę? No stąd powinienem móc. Bo nie jestem u swoich. Teraz jestem u tych. Nie, ja tam nikogo nie wyhaczę. Znaczy, o, na to bym jakbym wszedł, to może bym kogoś wyhaczył. Ale czy to będą tereny wrogów, balasów? Wątpię. Nie. Muszę znaleźć tamtych debili. Dobra, z wami czy bez was. Oni po pewnym czasie pewnie tam podbiegną sobie. Idź glino, naprawdę nie zamierzam z tobą się strzelać teraz, w tym momencie. Nie mam na to naprawdę ochoty. Teraz mam lepsze rzeczy do roboty niż strzelanie się z policją.
która wybucha. No naprawdę musimy podbić jeszcze co najmniej dwa tereny w tym odcinku, a ten byłby idealny. Jest! Są w końcu. No reload. Dobra. Będę potrzebował to do ucieczki potem, ale dobra, dam radę chyba. No ja nienawidzę tego, jak oni uciekają. Naprawdę to jest... Nie wiem, jak to zostało skryptowane, że nas... Naprawdę taki remake by był naprawdę świetny. Jest kilka gier naprawdę, które bym chciał zobaczyć remake'a, na przykład w takich lepszych silnikach graficznych od tych samych twórców, nie? Oczywiście w tym... Trzy pierwsze części GTA, czyli trójka, Vice City i San Andreas, naprawdę na tym silniku z GTA 5, albo chociażby tym GTA 4, ale nie no, bardziej tym z GTA 5, to normalnie byłbym w niebo wzięty, naprawdę. Jakbym zobaczył coś, jakbym dostał taką grę do kupienia, to naprawdę wow. Się naprawdę bardzo podjarał tym wszystkim. Trzy pierwsze części GTA zobaczyć na takim silniku z takimi animacjami i przerobionymi misjami, jakimiś tam dodatkowymi bonusami, to naprawdę by mnie ucieszyło. Nawet bym mógł wydać na to dosyć sporo pieniędzy, bo sporo, naprawdę dużo bym tego mógł wydać. Mój zobaczyć gdzieś tam biega sobie w kanałach. Nie wiem, co tam robi. Dzielnica jest twoja, proszę bardzo. Nowa dzielnia. Ale mam dwie gwiazdki, więc sorry. Kurde no. Musimy chyba to zapisać, wiecie? Nie. Chciałem to zapisać, żeby pozbyć się tych... What the fuck, coś tam wybuchnęło, nie wiem, coś się jakoś dodało turbo. Wybuchnęło, what the fuck, wybuchło. No jeszcze tego mi brakuje w moim całym kochanym życiu, żeby się tam wracać i podbijać, no dopiero to podbiłem, no jasny gwint, no nie on. Jak tego robić z dwoma gwiazdkami, no zaraz wrócę i to podbiję z powrotem, no bo nie ma opcji, ludzie. Chyba, że to przemaluję, ale oczywiście paint spray, nie no, da radę. Zaraz podejdę pod paint spray. Muszę jakieś auto wykombinować, wezmę szybko coś z grą. Nic nie ma. Samochodu Raidera nie ma, wezmę samochód. Sweeta, przemaluję go i jadę obronić tereny. Matko boska, te emocje. Czy zdążę? Czy będzie się, oczywiście to szybciej migać, no to tym wtedy. Oni tam wszystkich. O! To się nazywa fart, ludzie. Coś ty zrobił, ziom. Musimy trochę poczekać w środku. No te gwiazdki zniknęły w końcu. Oczywiście musimy tutaj tak blisko tego ludzika, żeby on się gdzieś w respilce. Jest dosyć bardzo dziwne. Jest więc tak pokazywane na środku. Ja ci dam walić shotguna do mnie. A z pistoletu to sam możesz. Sorry, Wario Sosa Stekas. Sorry, ale... Tak, trafiliście. Dobra. Idziemy przejąć jeszcze jeden teren. No, jak się uda, to dwa. Boże święty, co tu się dzieje? Jak cisnąć tyle bez zapisu? Nie no, niebezpiecznie tyle cisnąć bez zapisu. Ale co zapisać, bo naprawdę już... Ja się boję, że to w końcu krasznie i... Tyle będzie z mojego przejmowania terenów. A na tym sprawdzimy, czy... Przepraszam. Czy możemy sobie już w końcu... wykonać ostatnią misję. Mam nadzieję, że już w ostatnim... Znaczy, w następnym odcinku wykonamy ostatnią misję, a potem przejdę już do... tych mitów, legend... i tak dalej, bo... Z tego, co by się wydawało... Znaczy, co z tego, co pamiętam, to byliście chyba chętni na takie coś. Aczkolwiek nie mam za to sobie głowy urwać. Jeszcze 5 minut, więc lajtowo.
Dalej idą bardzo szybko. Właśnie, bo dużo osób pytało o tą paczkę modów. Jestem w trakcie robienia nowej paczki modów, która ukaże się po tym, gdy już skończę San Andreas, czyli w odcinkach potem, czyli w mitach i legendach i podbieganiu terenów. Będzie nowa paczka modów do ściągnięcia, w opisie oczywiście. Kiedy to zostanie, no kiedy to się pojawi wszystko, tak? No to na razie póki co nie ma tego, więc, znaczy nie skończyłem gry, więc paczka jeszcze też nie jest gotowa w dodatku. Więc, no cóż, musimy troszeczkę poczekać. Znaczy musicie troszeczkę poczekać, ja nie muszę. Póki co jej nie robię, bo czekam na te skończenie San Andreasa, czy już mam prawie już skończoną. Więc będzie się jeszcze martwić, więc na 100% po prostu, gdy już skończę San Andreas na tym odcinku, gdy Legend na 100% pojawi się właśnie ten link. Więc nie musicie się o nic martwić, to jest 100%. Czy ty jesteś normalny, Glino? No jasny Glint. Boże, mam piątkę. Jeszcze mi musiał rozjechać, nie? Ten jest pięści do mnie wali. Pewnie nie powinno być w ogóle gwiazdek podczas gdy się walczy z gangami, no what the fuck. No tyle Glin. Ale nasze tereny nie trawną więcej niż wcześniej. To jest pewnie, ha. Ma tu EK, bo nie coś tu stanie. Jak widzę, że tak ałachami biegną, więc. Ziomek! O Boże! Boże, Bożenko! Umieraj! Boże, ile można mieć życia? Gdzie tu są te? Dobra, jest, mam wszystko. Lecę. Oczywiście wjazd na pokój, jakby nic nowego nie można było robić. Dobra, proszę bardzo. Tego też przez chwilę nie gadałem. Mi stała nad uchem. Dobra. Czemu nie mogę, czemu ten motor... Aha, on wybucha, tak? Dobra. Aha, dobra, się wszystko wyjaśniło. Przejdę się na jakiś teren. Jak mówię, naszym ziomkom też odwala czasami, więc... Dobra, jeszcze jeden teren w dzisiejszym odcinku powinien być... podbity. Jakiś taki dosyć niedaleko najlepiej. Na przykład ten tutaj. No jeśli będę rozpis na ulicach, jestem tego pewien, więc jak pojadę jakoś tak gdzieś tutaj w głąb. Na przykład ten tutaj obok. Zobaczę tylko grupkę trzech balasów i więcej niż trzech nawet, więc... Zanim zabiję tego policjanta, to pierwszy raz rozpoczynam wojnę. A teraz możesz... Naprawdę, jak ja nienawidzę tego wszystkiego. Jeśli wtedy takiej biorą ilości tutaj, że to jest po prostu czarna magia, naprawdę, no widzicie. Jest ich więcej niż tych balasów, naprawdę, nie? Boże, czy nie walę z kołachów? Nie, z uzików, Boże. Nie, z MP5, czyli to jest ta trudniejsza chyba dzielnia. Skoro już MP5 są, to będą kołachy z następnej fali. Jeśli coś jakieś gwizdanie, to przepraszam was, ale moje memy naprawdę odbija dzisiaj. Dobra. Jeśli na tym odcinku nie będę mógł podbić, a czy wykonać ostatni list, to się zdenerwuję. Mam już naprawdę tak dużo terenu, że powinno chyba spokojnie starczyć.
Przetrwałeś drugą falę. Ok. Czy to jest gdzieś kamizela? Nie widzę. Dobra, a tam jest, dobra, daleko. Może dobiegnę pod tą kamizelkę, chyba żeby się zrespił na twarzy. Nie, za mną się zrespili. O, to pięknie. Przynajmniej nie wezmą mnie w kleszcze. Boże, jaki płomień. A właśnie, ja ostatnio w odcinku ominąłem płomień. Nie wiem, czemu to zrobiłem, przecież jestem ognioodporny. Teraz tak patrzę, tak myślę. Kurde, przecież robiłem misję z strażą pożarną. Jakim cudem bym wtedy spłonął z tym ogniem? No nie, więc ja nie wiem, co ja wtedy wykminiłem, ale... Nie wiem, co ja miałem wtedy w rozkminie w mojej bani, ale... Nic dobrego. Dzielnica jest twoja. Boże święty, co się tu dzieje? Aha, przecież mam jedną gwiazdkę, okej. Okay. Tak czarny dym. To magia, później połączymy te tereny tutaj, ale myśli oczywiście ten. Mam nie, to spokojnie starczy, bo chciałem już wykonać ostatnią misję i mieć główny motek Sandra z głowy. Ale oczywiście to się na tym nie zakończy, nie martwcie się, nie martwcie się, nie martwcie się. Tak łatwo nie odpuszczę wam San Andreas, bo wiem, że lubicie... Ale lubicie San Andreas, no kurde. Nie mógłbym tego tak zakończyć łatwo, szybko. Ale za szybko się to skończyło, naprawdę. Kiedy wydawało mi się San Andreas naprawdę bardzo długie. Ale jednak takie nie jest. Jak widać. No ile? 40 parę odcinków. No cóż. To odcinku na tyle, myślę, że się podobał i zobaczymy w kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas, w którym no, być może wykonamy ostatnią misję, albo będziemy dalej podbijać teren. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!